Choć na co dzień pracuje za biurkiem, weekendami staje się pilotem offroadu. Jak to się stało, że mysłowiczanin bierze udział w Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych i jeździ w grupie RMF 4 Racing Team, opowie mój dzisiejszy gość Tomasz Dołhan. Witam serdecznie, panie Tomaszu. Witam serdecznie, witam wszystkich. Tomasz Dołhan, RMF 4 Racing Team. Panie Tomaszu, w jednym z wywiadów pan powiedział, że mam benzynę we krwi. Czy to rzeczywiście jest tak, że przygoda z motoryzacją zaczęła się już tak wcześnie? Od 3 lat? Tak analizowałem, można powiedzieć, swoje życie i muszę to potwierdzić, że tak faktycznie jest, ponieważ już od bardzo młodych lat ta motoryzacja to był dla mnie jak narkotyk i to po części, nie wiem, czy można mówić o genach, Ale właśnie mój ojciec też był fanatykiem motoryzacji, chyba stąd się to wzięło. A zaczął pan od motocykli? Tak, znaczy jako mały chłopak pomagałem ojcu przy naprawach takich zabytkowych już dzisiaj samochodów jak Moskwicz, Syrenka, Wartburg. Później ojciec kupił mi pierwszy motorower i od tego się zaczęła, że tak powiem, moja kariera. Ale od tych najmłodszych lat myślał pan, że może zostanie pan w przyszłości, nie wiem, czy pilotem rajdowym, czy osobą, która się będzie ścigać? Nie, absolutnie. Dopiero, można powiedzieć, kilka lat temu, zastanawiało mnie zawsze, dlaczego dostaję tyle mandatów za przekroczenie prędkości. Utwierdziłem się w tym, że prędkość i przyspieszenie właśnie działa na mnie jako narkotyk, ponieważ na drogach publicznych tego nie można robić. W związku z tym przeniosło się to do sportu, a tym bardziej do offroadu. Czy pamięta pan swój taki występ już oficjalny na zawodach? Samochodowych czy motocyklowych? Motocyklowych, od tego rozpoczniemy. Motocyklowych to... Chyba to był, kilka lat temu to był wyjazd z firmą Grandis Duo na Słowakia Ring, czyli na Węgrzech. Tam pojechałem po raz pierwszy w życiu na tor motocyklowy i w grupie amatorów zająłem trzecie miejsce właśnie na motocyklu. Wiem, że pełni pan rolę pilota rajdowego. Proszę powiedzieć, tak. Czy to jest trudne zadanie? Bo tak naprawdę kierowca kierowcą, tak? On tak jakby tym pojazdem kieruje, ale mózgiem chyba jednak jest pilot, tak? Znaczy to jest, powiem Państwu, że nie można rozdzielić kierowcy od pilota rajdowego. To jest absolutnie nierozłączny team i kierowca jakby manualnie steruje samochodem, natomiast nie ma jazdy rajdowej, czyli z dużymi prędkościami, bez wskazówek pilota. Ponieważ nie jest możliwe, zwłaszcza w offroadzie, kiedy ta przyczepność jest mniejsza, dojeżdżać do zakrętu z prędkością ponad 100 na godzinę i tym bardziej, że tych zakrętów często nie widać, bo jest to w lesie, bo jest to za wzgórzem, za wzniesieniem, czyli pilot jedyną informacją dla kierowcy, w którą stronę skręcamy, jak skręcamy, z jaką prędkością, jest jedyną informacją, jest informacja od pilota. Często słyszałem w wywiadach, kiedy kierowcy rajdowi wypowiadają się, to mówią, że do pilotów mają ogromne zaufanie i często właśnie, jeżeli jest jakiś sukces wielki, to dziękują pilotowi za to, że tak znakomicie się współpracowało. Tak, powiem panu, że w mojej krótkiej karierze pilota już zdążyłem tego doświadczyć, ponieważ często zdarza się, że po prostu czytając książkę pomyliłem prawo-lewo i skończyłoby to się bardzo źle.
I to jest jakby wskazówką, jak bardzo ważna jest rola pilota, bo kierowca ufa bezgranicznie, to co ja powiem, to on wykonuje. I można powiedzieć, ślepo wierzy i ślepo wykonuje jakby te informacje, które ja mu przekazuję, korygując tylko, patrząc na nawierzchnię, jak bardzo zakręt jest, zacieśnia się, albo jakie są przeszkody i niebezpieczeństwa, ale tak naprawdę to jest podstawowa informacja dla kierowcy. Mhm. W takich wyścigach nie da się ukryć, że zdarzają się sytuacje na pewno bardzo, bardzo niebezpieczne, ale czy może zdarzyło się kiedyś, że i pan, i kierowca mieliście jakąś taką zabawną sytuację? Zabawną historię. Mieliśmy rajd wcześniej, ponieważ mieliśmy przerwę niedostateczną, znaczy może tych treningów nie było tak dużo i dopiero zaczęliśmy się wjeżdżać i popełniliśmy błąd na jednym z zakrętów. Pierwszy błąd polegał na tym, że wypadliśmy z zakrętu i niestety przejechaliśmy przez kamerę ustawioną, natomiast później nie zauważyliśmy, że już jest koniec tego odcinka, bo tak byliśmy zaaferowani tym, żeby się ścigać i dopiero po 300 metrach no stwierdziliśmy, że chyba przejechaliśmy metę i musiałem na piechotę biec z powrotem do mety, żeby podbić jakby ukończenie odcinka. Więc to było, no, było trochę z tego śmiechu, że w zespole, że nawet nie zauważyliśmy mety, kiedy się skończył odcinek. Rozumiem, że przy tej kamerze nie było operatora. Nie było. To jest najważniejsze. A że to wtedy nie byłaby to śmieszna historia. No na pewno, jasne. A jak to się stało, że został pan członkiem RMF for Racing Team? No, można powiedzieć, że zostałem członkiem zespołu, z czego bardzo się cieszę. Bardzo tak powoli i to nie było od razu, bo najpierw poznałem jednego z założycieli zespołu, czyli Aleksandra Szandrowskiego, później szefa Rafała Płóciennika. Natomiast zacząłem właśnie kolegować się, kumplować się, zaprzyjaźniłem się z Fazim. Tam zbudowałem dwa swoje prywatne samochody i zacząłem jeździć jako kibic, jako przyjaciel zespołu, można powiedzieć, na każdy rajd, który się odbywał, i tak to trwało z półtorej roku, zanim, że tak powiem, zespół zaproponował mi tą rolę. Mhm. A proszę powiedzieć jeszcze, jakie macie plany na ten rok jeszcze? Gdzie chcecie pojawić się? Jakie ważne zawody przed wami? No, najważniejsze zawody i największe zawody tego typu w Polsce są właśnie za 2 tygodnie. To jest Baja Poland i to są eliminacje mistrzostw Polski, ale to również ma rangę eliminacji mistrzostw świata. Więc Baja Poland to jest najważniejszy taki rajd w cross country w Polsce. Przyjeżdżają najlepsi na świecie, kierowcy typu Nasser Al-Attiyah, Hołowczyc, choć Hołowczyc już teraz nie będzie startował. W tamtym roku również był Adam Małysz, no cała czołówka Polski i światowa przyjeżdża na ten rajd. Ten rajd jest podwójnie liczony, jeśli chodzi o punkty. I dla naszego zespołu to jest najważniejszy rajd, ponieważ właśnie pierwsza załoga, czyli Aleksander Szandrowski i Rafał Płóciennik, walczą o punkty, o miejsce na pudle i ten rajd zadecyduje, na którym miejscu się znajdą. Również my w tej chwili jesteśmy na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Jeżeli dobrze by poszły wszystkie rajdy do końca sezonu, mamy szansę na Mistrzostwo Polski w swojej grupie. Tego oczywiście życzymy jak najbardziej. Natomiast chciałem jeszcze zapytać, co panu mówi, to będzie bardzo tendencyjne może pytanie, ale co panu mówi słowo, czy też hasło Dakar? No oczywiście każdy, który jeździ w offroadzie, w rajdach szybkościowych, marzy o tym, żeby być uczestnikiem rajdu Paryż-Dakar. I to jest oczywiście moje marzenie, żeby być na tym rajdzie.
Pierwszą przymiarkę już robiliśmy jeszcze jak nie byłem zawodnikiem, ponieważ jeżdżę na wyprawy offroadowe i tak już kalkulowaliśmy z kolegami, gdyby pojechać i być kibicem i towarzyszyć w tym rajdzie, ale na razie jakby plany zawodowe czy praca zawodowa na to nie pozwalała. Teraz pojawia się takie zielone światełko, bo raz, że jestem pilotem w zawodowym zespole rajdowym, a dwa, ten rajd, znaczy to jest jakby mój cel, jeśli chodzi o moją pasję i moje hobby. A czy w Mysłowicach jest możliwość, aby nauczyć się tego, co pan potrafi już do tej pory? Czy są jakieś takie miejsca, gdzie można raz, że jeździć, a dwa, że na przykład, nie wiem, spotkać pana, gdzie pan powie, chcesz w przyszłości być pilotem, chcesz być, nie wiem, rajdowcem, to ja ci pomogę. Czy w Mysłowicach takie miejsca są? No jest pan mysłowiczaninem, tak? Tak, tak, ale chodzi o panu o... Czy jest jakiś klub, do którego się można zgłosić? Czy... No nie. Czy trenujecie na przykład w Mysłowicach? Też nie. Mhm. Najbliższy taki tor, gdzie ja jeździłem na motocyklu i na quadzie, to jest koło giełdy samochodowej niedaleko, to jest już Katowice. I tam, ale to jest tor crossowy, tam samochody nie jeżdżą. Mhm. Dobrze, my w każdym razie się, no już nie możemy doczekać momentu, kiedy powiemy, czy poinformujemy na portalu ITVM.pl, że mamy Mysłowiczanina na dekarze. Tego super, panu oczywiście życzymy. Życzymy sukcesów, aby udało się zdobyć również Mistrzostwo Polski, o którym pan wspominał. I dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję bardzo. A naszym gościem był pan Tomasz Dołhan z grupy RMF4 Racing Team. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.